Cześć, Steveks. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak grać w Terrarię 1 czy na telefonie. Pobieramy link, który jest w opisie. Potem musimy mieć taką aplikację ES File Explorer. Szukamy tego tutaj, to jest tutaj dokładnie. Wchodzimy w to, kopiujemy to. Potem wchodzimy w pamięć wewnętrzną. Oj, wyszedłem. Wchodzimy w Android, OBB, wklejamy to tutaj i tak samo wchodzimy w Android Data i też tutaj wklejamy. Jest też taki lag, troszkę, że spowalnia, dlatego wchodzimy tutaj, Files, Config JSON, Tekst, Edytor Notatek. I tutaj device quality zmieniamy na 1. Tu jeszcze musimy dać edytuj. Zmieniamy na 1. Zapisz, żeby nie było laga. Teraz nie jestem pewny, czy tak samo trzeba zrobić w obu. I dream. Ok. Files, tu już chyba tak mam zrobione. Nie, tu też mam na 1. Nie wiem czemu, bo przedtem to robiłem i nie wiem czemu mi się nie zapisało coś. Zapisz. Teraz będzie już. Tak, teraz już jest. Ok. Wychodzimy. Wchodzimy w tą terrarię. Sorry, jeszcze jedna rzecz. Potem, bo jeszcze nie macie Terrarii, potem wchodzicie tu, jak już tam wkleiliście, zmieniliście te algorytmy całe, algorytmy, tak, te całe zmienne. I wchodzicie tu Terraria, Android version i to instalujecie. Potem wchodzicie w to. Ok, to się zaraz włączy, jak się włączy, to po cięciu się widzimy. Dobra, jest mały problem. Nie wiem, czy uda mi się Wam pokazać gameplay, bo za każdym razem, jak wchodzę w tą terrarię, wyłącza mi się jedno światło, wyłącza mi się nagrywanie. Także to było na tyle, ale uwierzcie mi, naprawdę działa. Więc to było na tyle.